I teraz zaczęła się nerwówka. Prawda? Tak jest. Stresujesz się? No trochę się denerwuję, natomiast nie jest to aż taki stres, co by mnie powalał i mnie paraliżował. Natomiast za chwilę dowiem się coś pewnie, czego bym nie chciał. No to zrozumcie mnie. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. I od samego rana niespodzianki akumulator rozładował się w nocy, auto nie odpaliło, a dzisiaj dla mnie bardzo ważny dzień. Podczas zwykłych badań lekarskich wykryto u mnie chorobę szpiku kostnego, chorobę o nazwie nadpłytkowość samoistna. Jadę dzisiaj odebrać wyniki, ponieważ miałem robione dodatkowe badanie. Robiono mi trepanobiopsję i na podstawie tych badań i wyników zostanie postawiona diagnoza, jak również odpowiednie leczenie. Korzystając z sytuacji, że szpital jest ulokowany nad morzem, zabieramy wykrywacze, żeby poprowadzić poszukiwania. No i oczywiście później obiecałem Ewelince, że pojedziemy na shopping. Spakowani, gotowi do wyjazdu. Ruszamy, kierunek Gdynia. Pewnie zastanawiacie się, czy mam stresa przed wizytą u lekarza. No oczywiście, że mam. Denerwuję się jak każdy z Was w takich sytuacjach, ale mam bardzo dobre wsparcie i ten stres jest neutralizowany. Ja za moim chłopem zawsze stoję murem, będę go zawsze wspierała. Wspólnie, razem wspieramy się i przenosimy góry. As the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine. Parking opłacony. Nie ma lekko, za wszystko trzeba bulić. U nas na prowincjach tego nie ma. Stawiamy gdzie chcemy auta i nie ponosimy żadnych kosztów. Nie wyspałam się, co? Nie. Do 13.34 mam opłacony parking. To akurat tak będziemy się zbierać do lekarza. No. Nie będzie mandaciku? No nie powinno być. No to super. A wizyta u lekarza jest o 14.15. Dokładnie. Serio? Co serio? To też chodzi z różowym. No. Dzisiaj mamy dwa z sekcji różowe siteczka. Jak się będzie chodzić z tym dużym. Siteczka to siteczka, ale żebyście wiedzieli, jak jest zimno. 4 stopnie i wieje. O Boże. Jebongo. Jeszcze awaria. A ja mam nowy ten. Co? No te wpięcie do tego. Już się popsuło. Łyk kawy przed wejściem na plażę, bo tam już nie będzie tak lekko. Tam będzie mocno wiało, będzie zimno i będzie hardcore. Mogłam kombinezon narciarski założyć. My prawdziwi turyści, kawa w termosie ze sobą i filiżanki, nawet. No to możemy się pobić jak w restauracji. Ale zasada jest taka, że jak masz przy sobie, to nie chodzisz i nie szukasz. Tak jest. Każdy z Was ma jakieś ulubione metody na odstresowanie się. Dla mnie taką metodą to jest poszukiwanie z wykrywaczem metali. Wykrywacz towarzyszy mi praktycznie całe życie. I czy to są smutki, czy radości, zawsze go mam przy sobie. Dopiero się będzie stresował, jak go na zakupy zabiorę do galerii. O, pani... Ale ty płacisz. Po wypłacie to będę musiał jakąś koszulkę kupić albo bieliznę. Tak. Na wieczór. Dochodzimy już na naszą miejscóweczkę. Będziemy chodzić przy molo. Może będziemy się poruszać w stronę klifu. Ciekawa jestem, czy po sezonie
po tych letnich wojażach turystów może coś zostało, może nam zostawili coś, co znajdziemy. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. Tak, kolczyki, biżuterię, monety, obrączki jakieś. Biżuteria i nie wiadomo co jeszcze. A przede wszystkim powiedz, gdzie jesteśmy, no bo... A nie mówiliśmy? No nie. Jesteśmy w Gdyni. Gdyni gdzie? Tak, Orłowie. Gdynia Orłowo, tak, jesteśmy. Nie, będziemy teraz chodzić przy molo, a potem pójdziemy w stronę klifu, tak? Tak jest. Tak. Po złote łańcuszki, kolczyki i kasę. Nie, oczywiście żartuję. Najważniejsze, że ta wyprawa też daje dużo radości, nie tylko stres. A to, co znajdziemy, jest ważne, ale na drugim planie. No i nadszedł czas, że trzeba odpalić wykrywacz metali i ruszyć na poszukiwania. Mam pierwsze swoje znalezisko, zapalniczkę. Kilka sygnałów. Ale głównie to kapsle i folia, no i jeden sygnał, który mnie ucieszył, bo to złotówka. A co u Ciebie? Na zakupy będzie. Nie? Nic, jakiś pierdółek i szyjka od soplicy ze szką. A widzisz, dorzucę Ci tego zeta do tych zakupów, bo... O, dzięki. Cały tak dzień stawiasz. Mnie męczy. I tak stawiasz. Widzę te skupienie, pewnie coś ciekawego w sitku się wypłucze. Oby. Oby. No, czekaj. No. Czekaj. O, patrz. Jest coś. Jest. Co to jest? Złotówka. No to już jest. Ale dwa zobacz, jaka przeleżała. Złote. Przeleżała. Aż niemożliwe, ale to jest fakt. A, widzisz. Na wejściu. A? A, na wejściu. Te oddaję Ci, proszę. Szczęście. Do kiermany. Jest kolejna znajdka. Kolejna złotóweczka. Kolejna złotówka. I to tutaj, o, przy tym kutrze, ale myślę, że wiesz, dlaczego znalazłaś ją tam? No ja wiem dlaczego, bo chodzę z detektorem. No to też. I mam szczęście. To i jeszcze też. Coś? No bo tu był człowiek, kupował ryby i pogubił hajs. Mogło tak być. Mogłabym powiedzieć, że świeżutka, ale raczej nie błyszczy się tak jak psu jajka. Dobre. A ja zaciągnę. O! 10 groszy spadło jedno i jest drugie. Jedno zaciągnięcie i dwie monetki. Ktoś musiał tutaj siedzieć. I mu się posypało ze spodni. Co w tym sitku tam się... No pani, na bieliznę dozbierasz. Weź, nie żartuj sobie, bo trzeba mi dużo dołożyć. No ale kolejny mój sygnał to 2 złote. Idziesz, tu przy tych kamieniach może coś tam być. Ja na razie same grosiaki. No tam z początku znalazłem zeta, teraz 2 razy po 10 groszy. Ale może widać, że tu nikogo przed nami nie było dłuższy czas, także jest szansa, że jeszcze coś tutaj dostukamy. Może tych turystów nie ma tutaj zbyt wiele, bo lato się skończyło, ale tu ciągle jest przemiał, listopad. Nie? Ale ciągle jest przemiał. Parkingi są pozostawiane, ludzi tu dużo chodzi, także... No to prawda. To prawda. Czyli jest szansa na coś więcej. Najpierw znalazłem 5 grosiaków, a obok tych grosiaków leżał kapselek. I jest 50 groszy. Ja mam kolejne 20 groszy. Ewelinka, co ty szukasz? Bursztyn! Jezu, tego szukam. A co ja mam? Szukam tego bursztyna, ale chyba nie znajdę go. Ale znalazłam. Co znalazłaś? Jaką skarbonę masz?
bo chciałem ci pokazać. A. 20 i 10 groszy. Razem 30. Masz kolejne do tych zakupów. Nie denerwuj mnie. A zwróciłaś uwagę na ten klif, który tam jest? Tak, zwróciłaś uwagę. A spójrz, tam u góry widać ludzie chodzą po tym klifie, który się obsuwa do morza. Bo tu jest taka alejka. Tu są schody do góry i tam można iść. I tam chyba jest bujaczka taka, na której można podejść. O ile się nie mylę. Gdzieś widziałam w internecie. Kiedyś tam na pewno podejdziemy. Jest jakiś sygnał. Kapsel. Kapsli tu jest bardzo dużo. Wszelkiej maści, od piwa, od wódki i różnej wielkości folii aluminiowej. Nagrywamy, bo jest ciekawy sygnał. Praktycznie na oko znalezione, zobaczcie. Tutaj o. Ale powiedzmy, gdybyś nie miał detektora, to byś tego nie znalazł. Detektor zasygnalizował, ale coś jeszcze jest tutaj pod spodem, czyli tak jest 10 groszy. 10 tak? groszy odkładam i szukamy dalej. Gdzieś jest tutaj coś jeszcze. Kapsel. I czy coś jeszcze? Tu jest poważny sygnał. Ale tutaj gdzieś jest. Poważnie to się w trumnie leży. Mam giluna. Nie, wycina. O, wycina. I gardełko mi boli. Wycina mi. O, 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 o. Wycina, mówię, a to stalowe coś jest. Motyl. Ale piękne, zobaczcie, to chyba... A, myślałem, że to jest srebrne. A to jest stal, faktycznie. Oj, coś się tu przełamało. Ale co to jest dokładnie, to nie wiem. Ale to jest do łańcuszka przyczepiane, widzisz? Zobacz. Do łańcuszka? Poczekaj. O kurde, patrz, rwie się wszystko. Jest i biżuteria. Jest zapinka do łańcuszka. Jest. Jeszcze obłamałam skrzydło. To może być srebrne albo posrebrzane. Czekaj, ja to odłożę. A tu? Jeszcze coś sygnał. Może części od tego. Tu coś jeszcze jest. Jeszcze coś jest. O! Kapsel. Też chyba kapsel, bo wycina, ale... Tak, następny kapsel. No i... I to wszystko. Tu też kapsel, tu wszędzie pełno kapsli jest. Ale dwie znajdki mam. I to nie byle jak. Nie byle jakie. Tą przyjemniejszą część dnia poszukiwania na plaży nadmorskiej musimy niestety zakończyć. Bo wszystko co dobre szybko się kończy. Tak jest. Za chwilę ta mniej przyjemna część, czyli wizyta u lekarza. Natomiast małe podsumowanie. Udało nam się znaleźć prawie 5 ziko, czyli... Trochę złotówek było. Czyli na rajstopy będzie dla ciebie. Ale większość to ja znalazłam. No, tak jest. No to tym bardziej, to twoje, nie? A tak na poważnie, miło spędziliśmy czas. Ale niestety musimy zakończyć te poszukiwania i jechać dalej. Go! Znalazłam na oko żeton i tak go przecieram. Patrz, lidlowski, to chyba do wózka, tak? No. Do wózka. Wiadomo już, gdzie na zakupy dzisiaj jedziemy. Nie na takie zakupy jedziemy. Jedziemy na zakupy ciuchowe. A co ty tutaj dupą świecisz? Przecież muszę się przebrać. Z ubrań roboczych, wykopkowych. Jakieś eleganckie spodnie. No wiesz ty co, na środku miasta? Ja przepraszam was, ale no... Patrz, tam dziadek siedzi w samochodzie i ja patrzy ci na twoją białą dupę. Ale no, nie dość, że czas goni, bo oczywiście poszukiwania, a jeszcze chwilkę, a czas ucieka, a ja jestem o 14.15 punktualnie umówiony. Jak nie będę o tym czasie, no to pocałuję klamkę i następny termin za pół roku. Także tego chcę uniknąć, dlatego szybkie przybranie i... Idzi dam. Bilet na kawę? Proszę odebrać bilet. No to go odebrałem. I teraz zaczęła się nerwówka.
prawda? Tak jest. Stresujesz się? No trochę się denerwuję, natomiast nie jest to aż taki stres, co by mnie powalał i mnie paraliżował. Natomiast za chwilę dowiem się coś pewnie, czego bym nie chciał. No to nie zrozumcie mnie. Ja już jestem po spotkaniu z panią doktor. Mam dwie wiadomości, jedną bardzo dobrą, a drugą złą. Natomiast jeżeli chodzi o same wyniki, to co się działo w gabinecie i jakie dostałem zalecenia i to co u mnie wykryto, powiem wam w dalszej części filmu. Po prostu muszę to przetrawić i ochłonąć trochę ze stresu. A w międzyczasie jedziemy na zakupki i jeszcze może sobie coś zjemy, bo już mi w brzuszku zaczyna burczeć. W naszym mieście nie ma tak dużych sklepów, nie? Ta-dam! Także... To jest to, co kobiety uwielbiają. Shopping. Taka mała ja w wielkim świecie. Taka mała ja w wielkim świecie. A jak my zjedziemy z powrotem, jak jest zamknięty tam? Z kodami chyba będzie trzeba przyjść. I tu coś zjemy. Bufet azjatycki. Ta-da! Same dobre jedzenie. Co tam sobie wybrałaś do jedzenia? W sumie nawet nie wiem, bo nie wiem jak to się nazywa. Na pewno tu jest makaron, suróweczka, to jest ryba. Tu są dwie sajgonki. Tu jakiś kurczak w sosie jakimś tam sosie, a tu nie wiem co to jest, ale wziąłam. Bo ładnie wygląda. I teraz ty powiedz, co sobie wybrałeś. Ja tradycyjnie schabika, ale z piersi z kurczaka, suróweczki, jakieś ziemniaczki na ostro, makaron, ryż, taki miks. Tak delikatnie, żeby mnie nie przeczyściło, no bo takich smaków mój organizm może wcześniej nie zaznał. Ale ta cena nie była delikatna. No cena nie delikatna. Jakby was interesowało, to za ten obiad z sokami zapłaciliśmy 80 zikło. A twoje jak tam? Grejpfrut czerwony. Cierpki, ale smaczny i zdrowy. Radość niesamowita. No. Co sobie kupiłaś? Buty. Nie pokażę ci ceny. Bez ceny. Ale bardzo ładne i bardzo wygodne. Jeszcze brakuje mi czegoś. Czego? Czapkę jeszcze chciałam sobie wziąć. No to idziemy po czapkę jeszcze. No teraz gdzie? Z Bałą uciliśmy sporo czasu. Wszystko nas interesowało. Ciemność nastała. Wszystko nas interesowało. Błyski, blaski, pięknych dużo rzeczy. A z zakupów tylko buty. Jak Albandi. No co, chcieliśmy jeszcze coś kupić, ale było, dla mnie to jest za duży przepych, żeby tam łazić. Ja lubię minimalizm. Tak jest. A teraz powrót do domu, bo rozpadał się deszcz. No. Trzeba jechać powoli i ostrożnie. Dokładnie. A długa trasa przed nami. Dotarliśmy do domu, oczywiście po całym dniu zmęczeni, ale to takie mniej istotne. Natomiast jeżeli chodzi o wizytę u lekarza, u komatologa, mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Od złej zacznę w taki sposób, że wyniki trepanobiopsji, które były mi robione, potwierdziły chorobę szpiku. Jest to nadpłytkowość samoistna. Dzieje się tak, że sfiksował sobie szpik. A przyczyną tego jest gen. Jakiś gen odpowiedzialny za to, że szpik produkuje sobie więcej płytek krwi. W związku z tym właśnie jest to choroba, którą nie da się wyleczyć. Jest to choroba, którą się leczy, czy z którą się żyje. Traktowana jest jako choroba przewlekła. Do tej choroby dostosowuje się odpowiednie leczenie, odpowiednie leki, które zapewniają zmniejszenie liczby krwi. Natomiast z tego, co doczytałem, z tego, co tutaj dostałem informację, jak się bierze leki, to płytki spadają, jak się je odstawia, to one mają tendencję wzrostową. Dlatego jest to choroba przewlekła. Norma płytek krwi u zdrowego człowieka to 400 tysięcy. Ja w momencie, kiedy zdiagnozowano u mnie chorobę, miałem 1
650 tysięcy płytek krwi. Wyobrażacie sobie, ile razy przekroczoną normę, a samopoczucie było tak kiepskie, że tylko chciało mi się leżeć, bo co wstałem, to mi się kręciło w głowie, myślałem, że się przewrócę. Dobrze, że stało to się, powiedzmy, w odpowiednim czasie i w odpowiednim czasie podjęte zostały stosowne kroki, żeby tą chorobę zdiagnozować i też leczyć. Od lekarzy dowiedziałem się, że w momencie, kiedy człowiek ma do miliona płytek krwi, czyli ta bariera milion płytek, to grożą zakrzepy i zatory żylne. Natomiast w momencie, kiedy te płytki przekraczają milion według normy, wtedy tyle tych płytek jest w żyłach, tak szybko zasuwają, że grożą wszelkiego rodzaju wylewy. Z dobrych informacji, jakie wynikają z dokumentów i uzyskałem u lekarza, to to, że jestem na etapie przedzwłóknieniowym szpiku, czyli mój szpik nie nadaje się do jakby wymiany w organizmie, tak to nazwę. No i choroba, którą mam, jest traktowana jako choroba przewlekła, z nią się normalnie żyje. Trzeba przyjmować tylko leki, no i obserwować swoje ciało, robiąc wyniki, tak jak wcześniej wspominałem. Natomiast w publikacjach doczytałem, że szpik jeszcze można ratować przez odpowiednią dietę, ale również też ruch. Szpik nie ulega degradacji w momencie, kiedy jesteśmy bardziej aktywni i w momencie, kiedy biegamy. Także pozostaje mi tylko więcej wychodzić w teren, więcej prowadzić poszukiwania, jak również od jutra zacząć większą aktywność fizyczną. Będę go wspierać psychicznie, fizycznie, duchowo, no i będę przygotowywać mu przepyszne, zdrowe obiadki. Dzień rozpoczęty od rozstawienia siłowni, no i pierwszych takich delikatnych ćwiczeń, no bo od czegoś trzeba zacząć. Po śniadaniu druga część treningu, wyjazd na poszukiwania. Ja już jestem gotowy i uzbrojony w swój detektor. Oczywiście odpowiednio go jeszcze nastawię. No i będę szedł z myślą, że uda mi się coś ciekawego znaleźć, że detektor jak zasygnalizuje dźwięk, jak coś wyciągnę, to sprawi, że będę miał uśmiech na twarzy. Otwarcie poszukiwań to znajdka w postaci kluczyka. Ło, tym razem taka duża moneta, natomiast jeszcze nie wiem, co to jest, ale już wam pokazuję, wspólnie spojrzymy na to. Poleżała sobie tutaj trochę w ziemi i mocna na niej jest patyna. Nie widzę, dokładnie nie widzę, co to jest. Kawałeczek dalej, następna monetka, tutaj sobie leżakuje w tej bryłce. Co to jest? Jakiś grosiak. Jakieś takie, te monety są tutaj mocno spatynowane. A tym razem 2 złote z PRL-u. Kawałek dalej, kolejny sygnał i następne 2 złote, z czego się cieszę. Swój trening poszukiwania musiałem przerwać, ponieważ rozpadał się na dobre deszcz. Cieszę się, że udało mi się pochodzić chociaż z 1,5 godzinki po lesie, dotlenić się, no i też cieszyć się z dzisiejszego dnia. Tymczasem dzisiaj będę kończył już ten odcinek.
Życzę Wam dużo zdrówka i dużo takiej dobrej, pozytywnej energii na co dzień. Jeżeli podobał Wam się film, to zostawcie lajka, zostawcie jakiś taktyczny komentarz. Jak również ktoś, kto nie subskrybuje kanału, niech kliknie przycisk subskrybuj i dzwoneczek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Na razie. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.